Ale my już tu bliżej rynku, jak to nazywali, to ja już byłam w samych Żydach. Z jednej strony był sąsiad Żyd z jednego okna i z drugiej strony. To normalnie w Dąbrowie tam jedno podwórko i tam nikt nie mówili, nie obawia się, czy to Żyd, czy Polak. Okno otworzy w moim mieszkaniu i sąsiada podwórko Żyda. Dąbrowa przed wojną to było takie no, przycupnięte takie miasteczko ciche, położone nad tą rzeczulką, Krupiwna. Takie małe skupisko, to nie można było po prostu nawet nazwać, że to miasto. To taka na ruski sposób wioska. No, troszkę była mniejsza tylko. I to dużo było mniejsza. O połowę może jeszcze więcej. Do mogilek tu pod górkę. Tam koło mogilek, że tam osiedle było, tam nie było nic, tam pole było. A teraz tam zabudowali. Ono było takie, nawet fajne było i kilka domów bardzo ładnych. Domki były i przy domkach były takie ganeczki. Czysto było. I tak przyjemnie, spokojna. Taka normalna jak wieś. Taka i rolnicza jeszcze była więcej. To był magistrat. Może tam powiedzmy metr w tamtą, metr w tą, to nie na starych fundamentach. Magistrat był murowanym domem. Pod spodem były garaże dla wozów strażackich, a powyżej były biura. Burmistrz, nazywał się Markowski Bronisław. To był piłsudczyk w stopniu oficerskim, bardzo rozsądny, mądry człowiek, bym powiedział. Kilkanaście, powiedzmy, rodzin było katolickich, polskich, a pozostała to była tak, ludność żydowska i muzułmańska częściowo. Żydów na naszej ulicy było więcej jak katolików. Było katolików domów tutaj u nas w Dąbrowie 4 czy 5. Byli krale, potem tutaj przy kościele te markowskie mieli swój domek. Jeszcze Sepko, też domek był polski, to było 5, tylko czy 6 rodzin tylko było na całą Dąbrowę taką. Grabowo, wieś Małyszówka, wieś dawna Jurysdyka, która teraz jest wkomponowana w Dąbrowę, były przedmieściami dlatego, że ludność żydowska przeważała w Dąbrowie i w związku z wyborami na przykład do Rady Miejskiej Polacy stanowili mniejszość wtedy, w związku z tym te wsie zostały przyłączone. U nas tylko w Dąbrowie było 2 szkoły, takie państwowe, a reszta w prywatnych domach. Jedna była u Żyda, tam taka na górce. Ja chodziła wpierw do Zielonej, bo tam bliżej, a Czerwona trucha wyżej była. Potem do tej Czerwonej chodziłem, już 7 lat miałem. Czerwona była tu, gdzie Biedronka teraz, plac taki był, a Zielona była, gdzie policja jest. 3 Żydów ze mną chodziło, 2 dziewczynki i chłopak. Wie pan, że ja się dziwię, że ja Żyda nie spotkałam w szkole, tylko Żydówki. Wiem, że taka Rywka chodziła, Grabińska taka wysoka, tak zawsze ładnie ubrana, to ona już chodziła do 6. Jak gdzieś widzę ją, zawsze miała granatowy płaszcz, szary kołnierzyk.
A wtedy coś było, bo to wtedy tak ładnie ubierały się te Żydówki niektóre. Za moją ławką siedziało dwóch Żydów. Także myśmy mieli nawet w tej szkole takich sąsiadów. Jednego nazywali Czapnik, ale czy Czapnik dlatego, że ojciec szył czapki, to nie wiem, ale bardzo możliwe, że to nazwisko jego. Na rogu był taki sklep skibelski, się nazywał, Żydek, bo jego córka chodziła razem ze mną do powszechnej szkoły. Estera. No i normalnie dzieci żydowskie przychodzili razem z nami na lekcje, wszystko, i bawili się, i grali w piłki, tak jak dzieci, jak wszędzie. Tylko już jak religia, to oni tak, jeżeli to było już im koniec lekcji, to oni szli do domu. A jeżeli czasem religia między godzinami, no to siedzieli grzecznie. Kazano im, wychowawca mówił, że musicie być grzeczni, i siedzieli, słuchali. To ja miałam 8 Żydków w szkole. Siedziałam z Żydkiem, tam mnie posadziła, dlatego pewnie, że nie dałam spokoju dla innych. Kazriel, Żydek, mój towarzysz. I była jego siostra Kazriel Nina. To dwoje, było dwoje wolków, dwie muchy kapulskie, dziewczyny, i dwóch Żydków, Szkolnicki i Krupiński. Weinstein, córka chodziła razem ze mną do szkoły, i stryj kupował zawsze w tym sklepie i miał, że tak powiem, kredyt. 1/3 w każdej klasie mogła być Żydów. Był taki jeden, nazwisko pamiętam, ich dwóch braci razem ze mną chodziło do szkoły, ich nazwisko było Zalcman. Jeden miał na imię Aaron, a drugi George. Razem dzieci do szkoły chodzili, razem bawili się, razem wszystko. A co to ma wyznanie? Co to ma wyznanie? To jest człowiek normalnie. Ten park to było jedną o połowę mniejszy. Przed wojną, przed 1939 rokiem. I tu, po obrzeżach, dookoła tego parku było targowisko. Tu odbywały się targi z wyjątkiem sprzedaży koni, krów tam, i takie drobiazgi były, jak na sarganach takich, wie pani, małych. Pomnik Piłsudskiego po środku stał. Cały rynek w Dąbrowie, tu gdzie jest ten teraz skwer, to był bruk taki otwarty. I tam przyjeżdżały furmanki. Różny handel się odbywał i tak. Ale targi odbywali się tu w tym miejscu, jak przystanek PKS-u jest. Jeżeli chodzi o handel taki grubszy, to było w tamtą stronę na Rożonostockiej ulicy. A drobiazgi były dookoła tego parku. No i tutaj były targi. Jak tutaj już Żyda trudno było zobaczyć, to tam dookoła trudno było Polaka. Chłopak był taki większy trochę za mnie, aby nazywali na jego, bo jeszcze przezywali się, jak to dzieci, wie pan, jak to było, aba żaba na jego, jak już pogniewamy się, pobijamy się. Żydówka była chama, sama gospodyni Żydówka, Basia, bo mama na ją okno nieraz otworzy, przyjdzie ta sąsiadka pod okno, Basia na ją, ona na mamę Zosia, jak sąsiadki. Jeden Żyd to był jakiś Rosenthal, to pamiętam, ale który to ja nie wiem. Za Zuckerbaum to nazywali Gimpiel, bo on taki był Żyd brodaty, nazbiera śmieci w taczkę i na nasze podwórko za stodołę wiezie. Ojciec mówi: Gimpiel, gdzie ty jedziesz?
no, wyrzucić śmieci. A ojciec mówi, albo to można komuś wyrzucać ze szczodoły. On tak brodę drapie, a co to właśnie nie można? Ojciec mówi, nie, u mnie ze szczodoły nie można to zawrócić się z tym. Pamiętam nazwisko takiej pani krawcowej, przecież ja byłem małym dzieckiem. Z mamą zachodziliśmy tam do tej krawcowej, bo ona mi szyła krótkie majtki. No to trzeba się rozebrać, no wstyd było. A z tamtej strony kowal był, z tamtej strony rzeczki był kowal. Dlatego kowale nazywali Abramejzra, a jakie trzy, bo to wie pani, dużo było przekrętów. Czemu pamiętam kowala? Bo u niego pierwszy raz wódkę próbowałem. No i ojciec odbierał wóz ukuty od niego, no i postawił ćwiarteczkę. A Żyd poczęstował mnie. Zobaczyć, co ten mały zrobi, jak weźmie wódki na język. Abramejzra, oni bezdzietni byli, on był dobrym kowalem, miał dużo klientów. Ale u nas tak, był naprzeciwko Żyd, przez dom Żyd mieszkali, to tu był sklep i tu był sklep. Jeden taki Żyd, jak chory był, zawsze zaropiały, taki brzydki. Doktor powiedział, nie wiem, chyba gdzieś może mama ta jego woziła, żeby od razu od krowy mleko nie cedzić, tylko od razu wymyć wymię i potem do kubeczka. I ten Żydziak, jak pędzi się krowę, to on biegnie. Biegnie, czego ty idziesz, ja ciebie nie lubię. Ja chcę mleka sianem. To mama jemu nadoi, ile on kubeczków tych wypije, no i pójdzie. To potem tam Żydówka, nie wiem, czy śledzi, czy cukier dawała mamie za... I wie pan, że on później zawiozł do lekarza, to tak się poprawił od tego mleka, że później fajny był chłopak. Taka rejza była, to my w tamtej już tej, to obuwali się na jej ganku. Ganek był i aż do Dąbrowy, do pół Dąbrowy, pod rzeczkę to podejdziemy, jak nogi brudne, to w tej rzeczce wymyję nogi. I tam u niej na ganku się obuwali. To ta Miszelka już widzi, że ona, mama przyszła z dzieckiem, to nam nie da kawałek bułki czy jakoś. Kochani nazywali takie, o proste, zwykle bułeczka, ten prosty. To już bardzo dobrze. A już na Wielkanoc to już, kto tam dojechał do nich, bo tam wozy stawiali u takiego Dawida. Dawid był bogaty Żyd, miał wielki sklep bardzo duży. Koni stawiali z wozami. Co te koni nie robią, wszystko Żyd nie dał sprzątnąć teraz. Tylko sam po tym po cichu i każdemu już przed Wielkanoc, to już jak na Wielkanoc pojedziemy na rezurekcję, no to każdemu da po takim, no teraz może ja wiem, wafle te, to ten maca nazywali. I to już zawieściele dzieci, dla każdego, kto tam był. Tam na Żydów mi ja nic nie powiem. Bo jak przyjedziemy, to wstawialiśmy furmankę na podwórku u tego Żyda. On chyba nazywał się Josiel, zdaje się tak. No to Żydówka. Jak zobaczy, że już, nawet jak ja byłam, to przyniesie buleczkę dla mnie, da cukiereczku w parę, a tato później zapłaci, mówi. O. Nie pytała, czy ma pieniądze, czy nie ma, tylko proszę bardzo. Siemka, on miał piekarnię w Dąbrowie. W tej piekarni żona piekła, Pierka taka była jego żona i Wiela, córka. A my jak do kościoła idziemy, zajdziemy i trochę posiedzieć można było u nich taką sobie. I ona tego Siemki matka, była już taka starsza kobieta, to my babcią nazywali. Ona cukierki miała, sprzedawała, ale i bulki takie o, drożdżowe. Żydak jedzie, niesie co? Co on niesie ojciec? Zapalki niesie z sobą? Naftę nosili czy nie? Agrafki, igły. O, jeszcze tak. Tam coś, jeszcze coś. Przyjdzie, masz jajka, no to co wymienisz, co sprzedasz, czy siak, czy tak. Czasami jechał taką furą i zbierał szmaty. I miał śledzi ze sobą na wymianę. Za te szmaty można było dostać albo garnek, albo kubeczki, albo nawet i śledzi. Ja Hajsymy znałam, starą taką wielką babę z fartuchem. Ona handlowała zbożem, jabłka zakupywała. Wie pan, jak Żydzi robili? Przyjdzie, przypuśćmy, kto ma sad, jabłonie owocowe, oszacuje tą jabłoń z owocami, ze wszystkim i już zakupi ją. Sam pilnuje ją, aż zdejmie te jabłka. Tak było. Kochaj syma, o której ja na początku powiedziałam, ona miała syna rabinem. Thank you.
Siemka ten miał samochód, bo on musiał dostarczać na pieczywo, mąki chyba. U jego można było, bo on był bogaty, pożyczyć, ale trzeba podpisać na kartce, inaczej nie. A tutaj ten był Grabiński, on miał dwa samochody i dwóch i szoferów. Ale Polacy byli szoferami, nie Żydzi? Grabiński, to przy ulicy Małyszowskiej, tam miał taką niby hurtownię. Teraz to by się śmieli z tej hurtowni, no ale ktoś ten towar musiał przywieźć, czy z Sokółki, czy z Grodna, żeby można było rozprowadzać. On to wszystko dowoził i u tych Żydów wszystko było taniej. Taka piwnica jeszcze do dziś w Dąbrowie jego jest, stoi tam, on miał skład nafty, beczki. Tu na rogu Dzigiżowa teraz mieszka, to taka była piekarnia, bardzo smaczne, jak papież święty pamięci mówił, takie bułeczki te były dobre, to chodziło się kupować czasami. A po wsi chodził taki Żydek, Jankiel taki, on biednie żył, kosz na plecach i tam to mydło, te igły, może kupi, kto może kupi, do tego chodzi. To on do nas jak przyszedł, to modlić się chciał. A to coś tu nawijel na rękę i takie coś się wziął i do drzwi. I zawsze taką tego głową. I to pomodlił się, zabrał się i z tym koszem trochę jajek kupił ludzi. I znów dodemrał na piechotę. Tylko jeden Żyd miał, że miał tekstylny sklep. To taki był piętrowy już murowany domek, większy. Tych oni nazywali się Elki, nazywali na nich. To tamten był ten jeden dom większy, a tak to wszystko zwyczajne, normalne domki. Potem, jak się szło tak lewo skos, pobudowano dwa domy. Dwupiętrowe nawet chyba, bo wysokie były. I tamta strona, tak z Małyszowskiej tej ulicy vis-à-vis, też były raczej murowane takie domki. Jedna bożnica stała, tak jak teraz biurowiec jest, murowany budynek, biały, ładny, ogrodzony takim betonowym płotem. Nieraz my idziemy do kościoła czy coś, to takie śpiewy po swojemu oni śpiewali, to my zatrzymywali się nieraz posłuchać, jak oni tam śpiewają. Była, wie pan, biała i sufit taki był i coś tam wisiało, coś takiego, wie pan, tak jak u nas o krzyż, a tam tylko takie większe. I ja poszłam do matki, matka mówi, a gdzieś ciebie niosło, dobrze ciebie nie wyrzucili. Ja mówię, że my uciekli sami. A moja mamusiu, co to takiego tam wisiało u nich? Tylko na jednej ścianie, jak tak te drzwi się otwierały, to tak widziałam. Ale, a on mówi, to jakiś cielec, co oni się modlą do tego, tak? Matka mi powiedziała. Stoimy naprzeciw bożnicy. O, tak jakby ten budynek, tak mogę powiedzieć, była bożnica. Tu, gdzie, mówiąc tak trochę żartobliwie, czasem przychodziliśmy posłuchać, jak Żydki modlą się. Bo u nich to był wielki rejwach. Druga była bożnica nad rzeczką zaraz, tam gdzie teraz fryzjer. To po tamtej stronie, jakby to po naszemu powiedzieć, była plebania. No nie wiem, co tam było, bo tam nie chodzili modlić się, ale oni tam mieli swoje jakieś tam, no. Brat mój był najstarszy, to opowiadał, że raz tam takie większe już chłopcy wtargnęli się, gdzieś tam wlezli. Tu wronę puścili czy coś i to wiadomo, jak to młodzież, może i do kościoła mogli wrzucić. Teraz różnie bywa. Pewien ksiądz, który u nas miał religię, ksiądz Król był. No i on miał ostatnią lekcję, Żydki wychodzą, a on zaprasza ich na religię. Jeżeli chcecie, to możecie zostać, my to samo przerabiamy z religii sobie. Bo to był Stary Testament. Część tych Żydków została. Odsiedzieli na lekcji do końca i
w rewanżu za jakiś tam tydzień, może za 10 dni, nie pamiętam, zaprosili nas do bożnicy. I od tamtej pory w szkole zrobiła się inna atmosfera między Żydami a nami. Nie było gorzej, a było lepiej. Te spotkania z księdzem, a potem jak oni nas zabudzili do bożnicy, to już było niemożliwością, żeby tam Żydki do swojej tam bożnicy zaprowadzili kogoś. To było też takie nie do przyjęcia po prostu w tamtych czasach. O, tu na tym placu, tam blisko rzeczki, tam była łaźnia murowana. Parterowy budynek, trochę powiedzmy dłuższy jak normalne takie mieszkalne. Po wojnie był tu młyn. Wiedział, że to jeszcze dostało wylania. Dół wykopił i obłożył, mówi, deskami i posadzał. Bo oni mówią, jak Pan Bóg będzie wolał, to oni pierwszy wstaną, bo oni siedzą co. Żyd nie zapalał świecy sam w szabes, w sobotę. Nic nie robili Żydzi, nic. Sklepy zamknięte, no i oczywiście w niedzielę. Też sklepy były pozamykane. Tak jak tam ze wsi jakaś przyjdzie do kościoła, może akuratnie zapałek jakich zabrakło czy czego, no to już musi do Żyda znajoma być, od tyłu wejść do mieszkania, to wtedy po cichu Żyd sprzeda. Często ja zapalałam w szabasz dla Żydówki naprzeciwko, tu gdzie te roztoczki są. To zapalałam świece, bo oni w szabasz nie zapalą świece sami. No to maca mnie dawała, z czego ta maca była, dobra ta maca była, ale taka była krucha, smaczna. Na przykład ojciec mój, jako oglądacz mięsa, prowadził im też badania tego mięsa. Mieli te tak zwane jatki swoje, rzeźnia. Ci rzeźnicy, oni się inaczej tam nazywali, Żydowcy, chazan. I oni mieli specjalne takie te duże noże, bo to musi być rytualny ubój. Dwa cięcia. Na przykład cięciny to tylko tył, wie pan, ale kurczaka to on, wie pan, jak raz nie zarznie, to już trefne odrzuci, już nie weźmie tego. Musi tak, żeby od razu jego zarąbać, tak, bo to jest trefny. Do takich budek chodzili Żydzi modlić się. Te budki byli tutaj, jak ten wirowiec nasz jest, to no to po tej stronie tam to wszystko było, tam te żydowskie budki byli, tam domów nie było. A wie pan, jak przyjdzie jesień, to składzali takie kuczki, wie pan, takie jak kiedyś na wsi te ubikacje, tylko trochę większe, i tam słomo były kryte.
No i to musi deszcz padać. To konie, wie pan, tam się modlą i tam jedzą i proszą Boga, żeby deszcz popadł. Bo mówią tak, jak deszcz nie popada, to Żydzi będą pod szybę się rodzić. Budynek i ten ganek był taki, jak to się mówi. Wie to, no przybudówka ganek. I ten ganek był, ono już chyba jak był robiony, to już od razu robiony. Że on, te, jak tak, to on rozdzielił się tak. O, i te. I oni to przestrzeń zawalali, jak to się mówi, zakładali gałązkami. O, i tam mieli tam jakieś tam ławki, coś, i tam siedzieli, modlili się. I niby tam prawdopodobnie niektórzy mówili nawet, i Pan Bóg wysłuchał ich, i deszcz padał. A oni o deszcz prosili to, modlili się i o deszcz. Na tej ulicy Kościelnej, to tam było dalej trochę, był taki magazyn, można powiedzieć, piwa. Nawet pamiętam jego, tego faceta nazwisko, nazywał się Zalcman, bo ja z jego synami obydwoma chodził do szkoły. Nie sklep, tylko piwnica. Kiedyś wydobyk nie było, to on miał ogromne piwnice i zimą zwoził lód do piwnic. Chronił ten lód, żeby on tak nie rozstawiał trocinami i od niego brali do restauracji, znaczy piwo. O. Piecy spalać. Żydzi. Kafle robić, o. Oni wozili glinkę ze swojej kolonii, robić kafle do Dąbrowy. 3 lata leżało to. On basę wielką miał. I basen tam, taki miał. I on tam... Topił tą glinę tam. I później zalewał wodą. Losował i to 3 lata... Było to już taka masa, później to zrobiło się. Można jeszcze tam znaleźć ten basen, w którym lasowała się glina do wyrobu kafli. No i sprowadzał z Niemiec glejzurę jakąś tam. A my też troszkę zarobku mieli, bo... Miałam 9 lat już. Mama zaprowadziła mnie do fotografa. To też Żyd. Wszystko na lód idzie do peśki. Bo to u jego były najlepsze peśka. A ten Żyd, co obok, to Grabiński był, potem Krupiński, piekarnie były 3. Tak, 3 piekarnie były. Też wszystko żydowskie. Kamienny był i Mota. Miał domek, miał 2 córki. Miał 2 córki, jedna była krawcowa. I nawet dla mnie, ile siostry, jeszcze Paltka nam jeszcze szyła. A druga, to ona Ester nazywała się ta Żydówka. A tamta Basia, Somota, jak ożenił tą córkę Basię z tym Gdalem, to on przeniósł się do Dąbrowy. I u Żydów jeszcze na drzwiach, w każdym domu, jak wchodziło się w pierwszych drzwiach, to o taki. Jak 1,5 palca i takiej szerokości jak palec. Taka mosiężna, aluminium może. I to tak na ukos w każdym domu u Żyda przybite. A ja widziałam, wie pan, ten ich 10, bo brat znalazł te 10. Wie pan, to takie 4 pudełeczka i takie jak 2 palce, ale takie wyszlifowane, to była skóra i taka bardzo długa. I on mówi, tatusiu, ja sobie wytnę i będę miał paski. A ojciec mówi, nie, to jest żydowskie 10 i nie masz prawa. To oni się modlą. I ojciec, wie pan, zamówił niego, ja pamiętam jak dziś, i zaniósł. I wie pan co? To już wszystkie Żydzi, cała Dąbrowia widziała, że to Siedzik przyniósł te 10. Toż to taka święta u nich rzecz. A te 10, jak oni się modlili, to ja widziałam. O tu tak, jak taką kamerę tu położy. I tak na tutaj, i tu na rękę, tak, i na rękę, ja widziałam. Tu uczyłem się grać w bilarda. Bo tu była taka potajemna knajpeczka, można było w bilard pograć, można było po cichu wódkę wypić, piwo, ale to nie było oficjalne. Tu była Żydówka, nazywała się Peśka. U niej bilet kosztował w innych miejscu 20 groszy, a my płacili 5 groszy.
takie malce. Ale to tylko było dla takich, że jak to się mówi, mają gębę na kłódkę i nie zaniosą tego gdzie indziej, bo ono to prowadziło nielegalnie. Widziała pani wesele żydowskie? Tak, normalnie w Welonie, tak jak u nas wszystko. I nie wpuszczali takich dzieci w życie. Tylko wiem, że na kożuchu, skóra z kożucha i to na tym kożuchu. I tak u nas jeszcze wtedy nie bili kieliszków, jak to teraz, a tam już rzucali szkło, żeby tłukło się, to wiem. Ale pianych, tak jak u nas na weselach śpiewają, jeszcze to nie widziała tego. Nie było. Widziałam nieraz piany idzie, tu dzieci uciekają z ulicy. A Żyda ja nigdy nie widziałam pianego, żeby szedł i taczał się. Ta była Pascha, to oni częstowali, jak tylko zajdziesz, to od razu tą maco częstowali, jadłam. Taka sucha twarda w rodzaju wafli. To takie okrążki, białutkie, białe, a białe, a na żółtkach to były takie ciut grubsze. To maca, a to kichły nazywali, już nie taka maca. Ta biała to taka biała, biała, tylko czasem gdzie troszeczkę tak jakby, że to piekło się. Ale taka chrupiąca, taka smaczna nam, w domu dzieciom. To ojcu, to u ich był taki zwyczaj. Dla goja, tak jak to oni nazywali Polaków, to niosło. Tak. Tyle, 10 krążków takich tego. Przynoszę i to tego. I nieraz jak taki bogatszy Żyd, to jeszcze miód pitny oni robili. Taki do picia, to jeszcze buteleczkę miodu tego dla ojca. To tak jak te wszystkie sąsiedzi, jeszcze dalsze nawet takie znajome ojca, to nam tyle naniosło, że mama ugotuje mleko i my łamiemy tej macy i ona taka smaczna już to wiadomo dzieciom. Bardzo dobra. Jeden polski był sklep i z ubraniem był. Nawet na tej kościelnej ulicy po prawej stronie to był z obuwiem. To przeważnie jakoś mama nasza, zawsze moja mama i tato prowadzili do naszych sklepów. Trzeba dzieci dać swoim ludziom targować. O, te słowa zawsze pamiętam. Idźcie do swoich sklepów, czy tam było coś z jedzeniem, taki był, gdzie chleb, ciastka, to wszystko do swoich dzieci. Były dwa, z tego co ja pamiętam, sklepy polskie, tak to się nazywało. No to jak ktoś szedł do Żyda, no to ci byli bezrobotni, tak? To tam były takie jakieś tam nalepki i ta świnia jeszcze kupuje u Żyda. No. Bij Żyda, nie kupuj Żyda. O takie rzeczy. Stali koło sklepów, jak idzie do Żyda kupować, to nie puszczą. Idź do polskiego. To było coś takiego nienaturalnego. To nawet w tamtym czasie nie była jakaś grupa, która miała o czymś decydować. Taki zwykły wkład do baterii, to kiedyś nazywali środek do latarki kieszonkowej. Ja u Żyda powiedzmy płaciłem 30 groszy, a u Polaka 35 groszy. Ten sam wkład. No i to Polacy nie mieli, jakby to powiedzieć, nie było tego, że swój do swego. Tylko szedł tam, gdzie taniej. Dlatego Polak nie mógł utrzymać się. Jakiś tam chłopak, czy to było podstęp, czy to było co, wyleciał chłopak i wrzeszczał, że jego Żydzi chcieli porwać. To takie przesądy były, że nie idź do Żyda. Nieraz przestrzegali, jak tam Żyd woła tak pojedynczo, bo na macę złapie. To tak to przepowiadali, że Żydzi łapali ludzi, katolika znaczy złapać, i z jego krew wydobyć, to straszyli, ale nie było wypadków, nie słychać było. Raz kiedyś mówili, że to złapali chłopca jakiegoś, ale to nieprawda było u krawca. Potem wyszło na jaw, że nieprawda. Chłopak przyszedł ubrania mierzyć, Żyd krawiec był, bo tylko Żydzi szyli. I narodowcy znaleźli się. Ubiegany tak, jak i teraz wszędzie. Dobra, w 35 Piłsudski zmarł, tak? W 1935. Kiedyś w 1935 w Dąbrowie była rozruba. Żydom powybijali wszystkie okna. Taki pogrom żydowski był.
To było we wtorek, pamiętam dobrze. Ale tylko tak raz to tak było, w jeden wtorek. I tu przy rynku stragany żydowskie stali. Obuwie tam takie, to Żydzi sprzedawali. To te stragany wszystkie fruwali w powietrzu. Jak dziś pamiętam, ze szkoły wyszliśmy, a tu już jeden chłopak stał i mówi, patrzajcie, uważajcie, żeby tylko wy nie wpadli. Bo akurat idzie partyzantka, mówi, i bij Żydów. I my ze szkoły powychodziliśmy, pamiętam, bij Żyda, krzyczeli, tylko dali nam ręko, żeby na bok, żeby iść chodnikiem, nie ulicą, tylko tutaj boczną drogą. Basia przybiegła pod okno do mamy, załamała ręce, a bardzo, bardzo dobrze żyli, bo to podwórko z podwórkiem. I mówi, bieda, bo już tam w mieście już wszędzie szyby, okna, wszystko poszło w tego. A mama mówi, czekaj, mówi, masz obrazek wstaw w okno. Mama dała jej obrazek w okno i sobie wstawiła od ulicy. I gdzie był obrazek czy krzyżyk, to tam nie bili. I faktycznie. To ona potem tak ręce załamywała do mamy, mówi, Zosia, ty mnie uratowała. A jeden szedł, proszę, nic nie brać. Tylko nic nie brać, to jak dziś pamiętam, my przechodziliśmy, nic nie brać. A moja siostra nazbierała, wie pan, tych tam guzików i tym różności, całą taką torebkę i przyniosła. A ojciec mówi, a skąd to wzięłeś? A tatusiu, to tam tak dużo leży wszystkiego, to twoje, zaraz z powrotem. I pamiętam, i nie dał obiadu, za tą torebkę jazda. Skąd wzięłeś, tam odnieś. To był taki, powiedzmy, jakiś incydent tylko. Akurat wracałem ze szkoły, to widziałem, ale to nic, niczego poważnego nie było. A te stragany, tak jak stały wzdłuż tej ulicy w stronę 11 listopada, tak i stały tam. No, Żydzi na ten moment gdzieś tam się skryli i to było wszystko. Proszę pana, więc ogłoszono plebiscyt o przyłączeniu tej części Polski, Białostoczyzny do Rosji. Bo to się mówiło, że do Białorusi. Tej Białorusi de facto nie było przecież jako takiej. No ale to była zapadna Białoruś. I widziałem nawet na własne oczy jedną osobę. W bardzo krótkim czasie po przyjściu Rosjan ustrojoną w mundur rosyjski z pistoletem u boku z sąsiedniej wsi Ostrowie, kobieta, nazywała się Dziemiech Luba, że część ludzi z tego grona należała do tak zwanej Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Ale mimo wszystko bardziej widoczni byli ci biedni Żydzi. Chociaż do władz i tych władz terenowych, które powstały w późniejszym czasie, to wchodzili w większości też prawosławni. I wtedy zaczęli brać się na wywózkę. Jak jakiś większy gospodarz, bogatszy tego i na Sybir. Dużo, strasznie spustoszyli też. Nie zdążyli. Już byliśmy na liście. Już mama upiekła chleb. I potem drugim upiekła i pokroiła na takie sucharki, wysuszyła, to już na drogę szykowała. Bo to mieli już być wywiezieni. My też byliśmy na liście, tylko że już nas przedostatnio z Dąbrowy wzięli Markowskich rodzinę, Wieziolewiczów rodzina już była. Już zajechali tam, tylko że już wojna wybuchła i ich wrzucili. Niemcy szli od strony Lipska w kierunku Dąbrowy. Pociski dalekosiężne sięgnęły naszej wsi i zginęło kilka osób. To była niedziela, pamiętam to jedno nazwisko Makarewicz, Budnik, Zosia. Przy płocie się zatrzymali, rozmawiają, pocisk walnął i też zginęli. Niemcy jak weszli, a tu był sielsowiecki, jak nazywali, całe flagi były, wszędzie czerwono wieszone całe miasto. I podchodzili już pod samą Dąbrowę, tam obok rzeźni. I proszę pana, na skraju w jednym domu usadowiło się trzech uzbrojonych ludzi.
Żyd jeden i dwóch Polaków. Podcięci dobrze na tym. Taki napój był w czasie Sowietów, Durman się nazywał. I oni byli podpici. Postanowili bronić Dąbrowy. I strzelili w stronę tego oficera. I oficer ten zginął. Pochowany został w tym samym miejscu, gdzie zginął. Bo jeszcze przechodziłem tyle razy do szkoły, potem to widziałem tą mogiłę. Nie wiem, czy tam potem był ekshumowany po wojnie, czy nie, to już tego nie wiem. W każdym razie Niemcy, jak weszli do Dąbrowy, no to otrzymali rozkaz spalenia całej Dąbrowy do cna. Spalili Niemcy, tylko się nie przyznawali do tego. Mówili, że to Sowieci uciekając podpalili. To niby złożyli to wszystko na Polaków czy na Żydów, kto pod rękę podpadł i zaczęli palić. Normalnie, wie pani, mieli takie metacze ognia na takich kijach i tam, wie pan, czymś się pewnie może kasmula czy coś, to tak się paliło, tylko strzeszczało. Palili doszczętnie, normalnie idzie ulicą i tylko coś rzuca na jedną stronę, na drugą, już dom w płomieniach. Także nawet jednego Żyda tam takiego na naszej ulicy, bo tego spalony jego domek był i tam komin tylko jakiś sterczał, to mówił, bo jego żywcem rzucili do ognia. Dąbrowa jak paliła się, to tutaj spalone listeczki aż tutaj do nas przychodzili. Podpalali normalnie, oblewali benzyną, od domu do domu wszystko zostało spalone. Także my już swoją ulicę nie dali rady uciec. Brat tylko założył konia i siostry i ja, i mama, a ojciec został. Tylko jak na górze tam wstałam, bo tam taka duża góra pod Reszkowcami, to tam kuzyni byli, to przyszła Żydówka i mówi, że cała Dąbrowa pali się. To ja pamiętam, pobiegłam z piwnicy, na tą górę weszłam, to tylko dym widziałam, że tak dużo dymów. Paliło się 2 tygodnie, a smród był, nie można było oddychać. Wrócili, tu już było nawet kamienie na wpół porozwalali. Zostało na początku wsi kilka tylko domów i mi już widocznie nie chciało się wracać, no bo oni szli dalej, tam na tej ulicy Małyszowskiej. Przyjechaliśmy, to tylko, że dom był blachokryty, to poznaliśmy, nic nie było, wszystko spalone. Kościoła nie spalili tego budynku, gdzie jest kino. Podpalali, bo było kiedyś jeszcze widać obsmalone, bo oni jakimiś, jak to się nazywa tam, nie wiem, fachowo, takie miotacze ognia, czy jak to się nazywa, że płomieniem. Ten kawałek płotu zostało. To jakoś Żyd przyniósł tam jakoś deskę też płotu i my z tej strony przy jednym płocie i tak pod tym płotem przenocowali parę nocy. Przez płot jedno z drugim. To była taka u nas przyjaźń, ja nie wiem. A później jak przyszli Niemcy, to normalnie nie istniałam na świecie. Nie byłam zamalidowana nigdzie. Bo ten rocznik, że mój podlegał już do roboty do Niemiec. To w domu u każdego za Niemca była karteczka na drzwiach, nazwisko i imiona wszystkich, którzy mieszkają w domu. To mojego imienia nie było na liście. Jak przyjedzie Niemiec do wioski, no to trzeba uciekać do lasu, bo żeby czasami nie sprawdzili. I tak przeżyłam, bo tak to by powiedzieli do Niemiec na roboty. Stworzyli dla nich getto takie. Ale nikt ich nie pilnował właściwie. Niemcy nie ruszali, że tak powiem. Pozwolili Żydom się rozśrodkować. Żydzi mogli pójść na wieś, obojętny do kogo, i świadczyć tam swoje usługi. Na przykład u nas, w mojej rodzinie, było 2 czy 3 Żydów. Jeden szył kożuchy, 2 robili gąty, bo trzeba było taką szopę pokryć. Wszystko potrafili zrobić.
I to przez jakiś czas trwało, że oni przebywali u ludzi, ludzie ich karmili normalnie i tego. Niektórzy powyjeżdżali, a niektórzy nawet do naszej małyszu, do wioski przyszli i też ludzie przyjęli ich. Do nas też przyszedł jeden Żyd taki, że zawsze obsoba i też u nas był. Boruch chyba się nazywał. Nie byli w piwnicy, w takich piwnicach po polu. U nas jest cała piwnica na pola. Chociaż tam ludzie skryci w tej piwnicy, ale Niemcy przyszli, otworzyli drzwi. Kom. Edward już cały gospodarz, miał różaniec na sobie. Judy? No, pokazuje różaniec, żegna się, no. Wychodzi następny, ich dwóch było tam. Wychodzi następny. Judy? Trach. Nie ma. To jednego chyba zabił na miejscu, a drugi uciekał, to gdzieś tam w życie dogonili jego i bagnetem zakłuli. Początkowo jeszcze jako tako żyli, nawet zaczęli tak jak i my wszyscy. Zaczęli takie ziemianki sobie kopać. I okienka postawiane były i wszystko. A my, to taki jeden niespalony był dom tam na końcu, duży. To nas tam trzy rodziny było, także jedna na jednych spali. To tak było, a potem latem w piwnicy siedzieli. I tak samo Żydzi, taki Żyd był, jakiś chlebek został się jemu. To, a Żydy byli majstrami, oni piece stawiali, wszystko, Polaki nie umieli tak. To zaraz z gliny cegły te popalone były. Wybudował taki piec w tym chlewiku i zaczęli ze wsi pochodzą. Ludzie dawali to mąki trochę, to czego i chleb piekli. A u nas jeszcze na szczęście w piwnicy dzieża stała taką, jak to piecze się chleb. I nie spaliła się, bo to w piwnicy było. To mama to dzieżę wyjęła, zaczęli chleb brać z piec i mama piekła tam. Każdy dzień prawie palili, tam jakiegoś spaleniska tego drzewa przyniosło i tak chleb piekli. I tak jedli razem z Żydami i Żydy i my. W kinie część Żydów była i tam, gdzie w tym lasku na górce stał młyn drewniany i to część ich tam w młynie była. To nazywali klubem, ale to takie, taka nazwa po Ruscy nazywali klubem. My to nazywali budynek kino, bo to było kino. Tu byli trzymani, bo tu Niemcy nie dali rady, jakby to powiedzieć, spalić tego. Nie dali, może nie chcieli, bo tam jeszcze pierwsze lata, może i teraz tam, gdzie widać, tam jeszcze były widać osmalone drzewiany dach. Gdzie było drzewo, to widać było, że to było podpalane, a nie chciało się palić. O ich, jak oni tu w Dąbrowie, pogodnie nie było zimy, to oni ich ganiają, wie pan, do roboty. I Żydówki, i Żydów, wszystko. I ich poznaczyli później tymi gwiazdkami, żółta gwiazdka z przodu i z tyłu. Jeszcze mówili, że ich tam, że już na proste Niemiec, jakby to na śmiech, wyganiał ich na pastwisko paść, do wody poić. Ich ganiali na szosę brukować, tą szosę do Sokółki. To te Abramezy przychodzili do nas, on i ona. Ciotka brukiew obierała i ta Abramezowa wzięła tej brukwi, tak jadła. No i oni, wie pani, to sprzątali. I tak było gorąco, pamiętam, i ona upadła, a ojciec widział, i to taka jeszcze Żydówka, bo był znajoma, bo się spotykał z nią. I ja byłam z ojcem, a ojciec mówi, idź weź wody, przynieś w kubek, bo zobacz, ona zemdlała. No i ja poszłam taką liter taka, ja wzięłam i przyniosłam do ojca. A Niemiec jak dał, więc pod to, wie pani, i to upadło, i ojciec obrył się, ja przestraszyła się, uciekła. Gorzej śmieci. Wie pani, co to za naród, te Niemcy to. Ci nie mają nawet sumienia serca. A potem przyszedł dzień, w którym kazali im się zgromadzić w Dąbrowie
I tych Żydów zapakowali na furmanki i powieźli, no. Suchowali, brali tutaj po drodze z Nowego Dworu Żydów i tam niby Sidry. Widziałam to swoje obydwie, te Sonia i, ta, i Haja, ta. No tak mnie ich było szkoda, oni tak aż popatrzyli na mnie, jechali we dwie. I wywieźli wszystkich, kto dzień może na wsi tak ukrył się. Ten piekarz przyszedł do ojca mego i chciał, żeby ojciec jego przyjął. Ojciec nie wziął troje ich, a Niemiec zabiłby całą rodzinę. I jemu powiedział, słuchaj, Henka, bardzo dobrze żył ojciec z nim. Tata powiedział, nie, nie wezmę. I oni poszli na Biebrzeg. Poszli i już nie wrócili, nie wiem już. Ojciec mój, tam nie chwaląc się, ale był takim wielkim sprzymierzeńcem z Żydami. Umiał jakoś tak żyć, że i dalsze Żydy, tam jakiś kowal był tego. To ojciec do jego, on do ojca, przychodzili. Moja rodzina z Żydami dąbrowskimi to była w dobrych stosunkach. To już u mnie w rodzinie nie było różnicy ruski, pruski czy francuski. Tylko było tak, ojciec mówił, jak twój dobry kolega, to czy on Tatar, czy on nie Tatar, to masz być z nim w zgodzie. Do Żyda, proszę pana, ci starsi ludzie mówili, że wśród nocy pójdź, zapukaj, że biedę masz, czy co, wstanie i da im pożyczy. Oni naprawdę byli dobre ludzie. Nie, nic nikt nie powie na tych Żydów. W takim wieku, jak ja wtedy byłam, to ja oceniam, że normalnie. Żadnej nie było różnicy i uprzedzeń żadnych. Nikt nie miał nienawiści do Żydków. To byli przyjaźnie nastawieni ludzie do Polaków i odwrotnie, tak samo. Brak było tych pieniędzy, no, to zawsze z tymi Żydami żyło się tak w zgodzie, żeby można było pożyczyć tego. Także nie było nienawiści. Na przykład, żeby to mój teść żył, to on na Żydów po prostu nie mógł nachwalić się, bo to było całe jego życie. Szczerze, wie pan, jak ja po swojej rodzinie poznaję, jak tato i mama moje byli, to wszystko w domu, to takie były normalne, bo to Żydzi przychodzili do nas, a tato trochę umiał szyć, po prostu to kożuchy szył im czy coś i normalnie oni przychodzili, mieli na święto swoje mace taką piekli, tego, to przynosili nam. Tak, nie powiem, żeby tam jakaś taka złośliwość była czy coś, nie. To tu był taki Grabiński, nazywał się Żyd, miał naftę, sprzedawał tam, jeszcze coś było, nie wiem, no to jego córka przyjechała jakoś po jakimś czasie. Taka najbliższa moja sąsiadka, Sonia Grabińska, która wyratowała się z niemieckich tych okupacji. Jak ona wyszła, jak ona, to ona nam nie powiedziała, bo jeszcze jak wyszła z tego wszystkiego, to do nas przyjechała. Pomimo, że u nas było wszystko spalone i u nas, i jej mieszkanie, wszystko, bo to z drugiej strony naszego placu. Ale do nas odwiedziła nas i porozmawiała, a u nas też już ojciec zginął od bombardowania niemieckiego. Także wszystko w gruz, nic nie było, nic, tylko taka piwniczka była i my tam siedzieli. I mama zapytała jej o tego, ale ona nie powiedziała. Także liczyli, może ona gdzieś na wsi przechowała się, bo to... To ja nie mogłam poznać, taka była bielutka zupełnie. No tak, wie pan, siwiała taka, wie pan, gdzieś widocznie w takim miejscu była, że może i powietrze tam było mało, wszystko. Proszę pan.